Cześć, witajcie. Ja się nazywam oczywiście Chińcul, to już wiecie. No i dzisiaj chciałem Wam pokazać, w sumie nie robię tego często. Otworzymy sobie paczkę, którą dostałem od zespołu Wargamingu, za co serdecznie dziękuję. To jest taki świąteczny prezent. Jak wiecie, prawdopodobnie na innych kanałach już takie coś mogliście widzieć, ale nie widzieliście, co akurat ja dostałem. Tak więc mam nadzieję, że pokażę Wam to, co akurat ja otrzymałem od Wargamingu. Tak więc zabierajmy się za to i zobaczmy, co jest w środku. Mamy tutaj takie piękne nożyczunie. Nie potrzebujemy jakiegoś wielkiego noża. Paczkę dostałem 2 dni temu tak naprawdę, ale szczerze powiem, naprawdę nie miałem czasu. Jak wiecie, dużo teraz pracuję, no i nie miałem po prostu czasu na to, żeby nawet zajrzeć do środka, co w niej jest. A jak widzicie, jest jakieś jeszcze czarne pudło. To sobie wyrzucimy. Proszę bardzo, mamy Wargaming Store. No i oglądamy, co tutaj jest w środku. No i w środku jest, najpierw zobaczmy to, Happy New Year 2018. Drogi Chińculu, wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. W nowym roku powodzenia na polach bitew wirtualnych, jak i w życiu. Tego Ci życzy Lumberjack i Falatti. O, proszę bardzo. Serdecznie dziękuję Panom. Tak to wygląda. Ktoś ma fajne pismo, widzę. Dobra, to mamy to. Tutaj jest kubuś. Jest niemiecki kubuś. No i są 2 koszuleczki, tak? O rozmiarze. To jest M-ka. Zobaczymy, jak to wygląda. Proszę bardzo. Z takim czarnym olkiem. Dobra. A tu jest jeszcze kolejna. Chińcul, tak? Zabrakło.pl, no ale nic, jest sam Chińcul. Tak więc jest dobrze. Każdy wie, o co chodzi. Community Contributor. I to jest akurat tył koszulki. A tutaj mamy przód. Kolorze czarnym. No i jest jeszcze coś w tym pudle. Tak to mniej więcej wygląda. Tak więc bardzo fajna paczka. Szczerze powiem, nie dostaję zbyt wielu takich prezentów. Tym bardziej chciałem bardzo podziękować chłopakom z Wargamingu. I nie tylko chłopakom, tam pewnie jeszcze jakaś pani stoi za tym. Tak więc serdecznie dziękuję. No i oczywiście Wam życzę wszystkiego najlepszego. Święta rodzinnych, zdrowych świąt. No i mam nadzieję, że nowy rok będzie jeszcze lepszy niż ten, co był. Tak więc serdecznie dziękuję. A Wam, drodzy widzowie, jeszcze życzenia złożę przy kolejnym moim filmie. A prawdopodobnie będzie to już jutro. Tak więc dzięki śliczne za uwagę i do usłyszenia. Hej!